Jeśli treningi przed y, tym stawtem czy po stawcie idą bardzo dobrze, a nie wyszedł ci ten jeden bieg, no to, to może być to po prostu kwestia dyspozycji dnia. Ale jeśli czułeś się ciężko już przed yy, i czujesz się ciężko po stawcie, no to, to faktycznie może coś być nie tak. No i myślę, że zazwyczaj w 90% przypadków biegaczy amatorów, no to to znaczy, że po prostu trenujesz za mocno, bo, bo raczej ciężko, żeby amatorzy drenowali za lekko. Słuchasz bieganie.pl Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl 42195FM. Jeżeli słyszeliście zapowiedź tego odcinka w mediach społecznościowych, to po pierwsze już pewnie wiecie, kto jest jego gościem. Do niego za chwilę wrócę. A po drugie wiecie też, że zwiększa się liczba odbiorców naszych podcastów. Ja wczoraj sprawdziłem, czego często tak naprawdę nie robię, bo to nie jest podcast stricte dla statystyk, ale zerknąłem wczoraj w te cyferki. No, i zobaczyłem, że odcinek z Jackiem Kostrzebą został pierwszym, który przekroczył magiczną liczbę symboliczną 5000 unikalnych odbiorców. Kilka poprzednich odcinków było faktycznie bardzo blisko tej liczby, ale piątka z przodu no to jest jakiś taki mały sukces. Jeżeli słuchacie nas teraz, czy na słuchawkach w, trak w trakcie treningu, czy w aucie, chciałem Wam serdecznie podziękować za to, że że jesteście z nami. Nie wiem, czy nie będę namolny, ale myślę, że to jest też dobre miejsce na to, aby jeszcze raz poprosić Was o ocenę podcastu, przydzielenie gwiazdek. Jeżeli słuchacie go na przykład na popularnej platformie Spotify, to bądźcie tak mili i po wysłuchaniu, czy przed, czy nawet teraz, zróbcie chwilę przerwy i wrzućcie tam swoją gwiazdeczkę, bo dzięki temu nasz podcast ma po prostu szansę dotrzeć do coraz większej liczby odbiorców, a przez to. Myślę, że będziemy mieli możliwość robienia ich dla Was w większej ilości, częściej i może nawet w lepszej jakości. Gości, słuchajcie, fajnych jest w kolejce już bardzo dużo, a ja właśnie dzisiaj, między innymi, będę miał przyjemność również z taką, myślę, ciekawą dla Was osobą porozmawiać, bo siedzi przede mną szczupły, młody mężczyzna z charakterystycznym błyskiem w oku, którym jest Piotrek Książkiewicz. Cześć, Piotrek. Cześć Kuba. Piotrek jest organizatorem setek, jeżeli nie już w tysiącach, zaraz się postaram dowiedzieć, jeżeli chodzi o biegi w całej Polsce imprez. Jest organizatorem przede wszystkim i najbardziej jest kojarzony myślę przez naszych słuchaczy z cyklem City Trails Nationale Nederlanden, ale Piotrek to również bardzo dobry biegacz, biegacz łączący pracę z treningiem, który w ubiegłym roku wykręcił dwa dosyć fajne wyniki, przynajmniej mi te dwa utkwiły w pamięci. Jeżeli dobrze kojarzę, to wdępnie nabiegałeś 2 godziny i 33 minuty. poprawnie? tak? Tak, zgadza się. 33 no i 32 minuty na dyszkę z, z okładem lekkim. Także to też jest naprawdę już bardzo szybkie bieganie. Korzystając z Twojej obecności, na pewno chciałbym poznać trochę. Twoich przemyśleń, Twoich wskazówek odnośnie filozofii biegania, bo tak jak powiedziałem, przy łączeniu tego z pracą, to są już naprawdę fajne wyniki i takie wyniki, których na pewno wielu biegaczy, w tym ja, możemy Ci pozazdrościć. Natomiast głównym wątkiem naszej rozmowy chciałbym, żeby były też starty kontrolne. To też z uwagi właśnie na to, że Wasz cykl, czy cykle City Trails Nacjonale Netherlanden często, gęsto przez wielu biegaczy właśnie w formie takich startów kontrolnych jest wykorzystywany, bo to są takie biegi faktycznie, gdzie można tą swoją formę sprawdzić. Czy warto to robić? W jakim protokole to robić? Jakie są możliwe podejścia do tematu? planów kontrolnych z, z twojego punktu widzenia, tego będę e, chciał się za chwilę dowiedzieć. No to powiedz w takim razie, liczysz jeszcze te biegi, które zorganizowałeś, czy nie? Zresztą mamy taki ranking city trailowy, w którym e, jakby klasyfikujemy wszystkie osoby, które z nami pracują od samego początku, więc tam jakby... Ale wy kor korporacyjni jesteście. <laughs> to jest trochę taka wewnętrzna rywalizacja bardziej niż jakaś e, korporacyjność. Akurat w tym roku przez chwilę straciłem pozycję lidera w tym rankingu, ale teraz wróciłem na pierwsze miejsce. Aczkolwiek jesteśmy tam w trójkę ex aequo z dwoma kolegami, którzy są jakby od początku, od Grand Prix, poznania w biegach przełajowych. To z kim tam się ścigasz? Bo zastanawiam się, czy to ta sama rywalizacja co sportowa. Nie, tu akurat jest trochę inaczej, bo najczęściej na naszych biegach oprócz mnie był Andrzej Kowalczyk i, i Tomek Pokownicki. Obaj biegają bardzo dobrze. Tomek raczej biegał niż biega. Andrzej cały czas też próbuje walczyć. Jest szybszy ode mnie na, na bieżni, na dłuższych dystansach trochę gorzej. A powiedz, czy to jest w ogóle taki full-time job, to co, to co Ty robisz? No bo tych imprez jest naprawdę bardzo dużo i zastanawiam się, czy łączysz to jeszcze z jakimiś innymi zajęciami, czy, czy to już jest wszystko, co robisz zawodowo w życiu? Praca w Fundacji Krok do Natury, bo jako właśnie fundacja organizujemy nasze biegi, jest jakby pracą na, na pełen etat dla mnie i zresztą nie tylko dla mnie, dla, dla naszego czteroosobowego zespołu, w którym pracujemy na co dzień. Przy organizacji biegów, ale oprócz tego zespołu jest oczywiście ekipa organizacyjna, która, która jeździ z nami na zawody. Są to, jest to grupa osób rotujących się. Myślę, że około 25 osób, które jakby na podstawie grafiku i jakby możliwości czasowych w danym okresie, jakby jeździ z nami na zawody. Zastanawiam się wiesz, co w tym kontekście organizacyjnym, czy z Twojej perspektywy to jest w ogóle. Zawód, jeżeli, chyba można to tak nazwać, zajęcie dla osób niezwiązanych z bieganiem, niebiegających, bo jak popatrzeć, właśnie tak jak sam wspomniałeś, na ekipę City Trail, no to tam jest sztywniutko, jeżeli o to chodzi. Sami biegacze od początku do końca. Jak ja się tak zastanawiam, no nie wiem, chociażby ubiegły weekend, półmaraton warszawski, wielka impreza, no tam o, firmuje to pan Marek Tronina, który biegał. Lokalnie patrząc w Warszawie, nie wiem, Biegnij Warszawo, pan Bogusław Mamiński był świetny wyczynowy biegacz. W górach jeszcze więcej tych, tych zapaleńców biegowych, tak, którzy bawią się też w organizację na mniejszą lub większą skalę. I pytanie, czy to jest tak hermetyczne środowisko, że ktoś z zewnątrz w ogóle może myśleć o organizacji biegu, czy Twoim zdaniem to jest nieodzowne, że, że trzeba to robić, żeby to robić? Znam takie podejścia i znam organizatorów e, imprez, którzy twierdzą, że e, bieganie wręcz trochę jakby przeszkadza w organizacji, ale no jakby na pewno dużo łatwiej się robi biegi, kiedy jesteś częścią tego środowiska jakby też ze względu na kontakty, ale też ze względu na to, że jakby obserwujesz, wyciągasz wnioski z różnych imp innych imprez i możesz to przenosić jakby na grunt swojej pracy, swoich zawodów i w ten sposób się rozwijać, wyciągać to co najlepsze e, z tego co widzisz gdzieś na zewnątrz, więc na pewno tutaj jest dużo łatwiej będąc biegaczem niż e, nie będąc nim no bo jakoś tak ciężko mi sobie wyobrazić, żeby, że chciałoby mi się jeździć na imprezy biegowe, je obserwować z zewnątrz, kiedy jakby w ogóle by mnie to nie interesowało pod kątem mojego startu a czy taka była właśnie twoja motywacja, że nie wiem, jako uczestnik tych biegów, jak zaczynałeś, to nie wiem, pobiegłeś tu, tam, tu ci się to nie podobało, tu, tam, stwierdziłeś, że nie ma biegu idealnego w Polsce, ja go zrobię, tak? To, to jakiś tak, taki był tok myślenia? Może nie był pod kątem biegu idealnego, ale jakby na pewno taki był mniej więcej kierunek, bo kiedy zaczynaliśmy w 2000 dziewiątym roku pracę nad cyklem Grand Prix Poznania z Piotkiem Będkowskim, kiedy wymyślaliśmy właśnie formułę naszych zawodów. No, to jakby taka była nasza motywacja, że po prostu brakowało nam takich e, regularnych startów. W, w wągrowcu, z którego ja się wywodzę, e, mieliśmy w szkole taki cykl biegów, chociaż ciężko to nazwać cyklem biegów. no Po prostu raz w miesiącu spotykaliśmy się na trasie wokół jeziora Dudowskiego. Była taka kronika, do której każdy uczestnik się wpisywał, e, kiedy przychodził rano do szkoły i siedział jakiś wolontariusz, który na koniec po wbiegnięciu do, do szkoły, jakby zapisywał ci czas. W jakim pokonałeś tą trasę? Chyba do dzisiaj jestem zresztą rekordzistą tej trasy, i jakby no taka regularność bardzo mi się podobała, że po prostu raz w miesiącu miałem możliwość sprawdzenia się na konkretnej trasie. I też jakby dawało to taki bodziec do regularnego treningu, no bo miałeś odpowiedź. Czy się poprawiasz, czy nie? W Poznaniu w tym czasie, w którym my studiowaliśmy, były organizowane zawody typu Maniacka dziesiątka, półmaraton poznański, maraton poznański, ale nie było takich biegów na krótszych dystansach, w których można by było regularnie się sprawdzać. I stąd właśnie nasz pomysł na Grand Prix Poznania w biegach przełajowych, który później rozwinął się w cykl City Trail. Ile to trwa już? No w 2010 roku, 8 stycznia dokładnie był pierwszy bieg, więc no już ponad 12 lat. Okej, okay, to chyba jesteś, skoro 12 lat, to chyba jesteś właściwą osobą, żeby zapytać teraz, czy to jest tylko takie przedłużenie pasji, czy w polskich realiach organizacja biegu może być też takim sposobem na biznes? Wiem, że to jest duże słowo, ale czy można by było już pod to podciągnąć? No bo patrząc na waszą działalność, wiesz to. To jest systematyczne, działa bardzo długo, macie fajnych partnerów, partnerów długoterminowych, wiele się dzieje, to dobrze wygląda, czy, czy można by było już takie grube słowo do tego przypisać? I tak i nie. Mam takie poczucie, że, że to, co robimy, jest jednak dość trudne. Więc jeśli miałaby tutaj pojawić się jakaś zewnętrzna korporacja, która chciałaby odtworzyć to, co my robimy, no to jakby byłoby to na tyle kosztowne, że nijak by się w tabelkach Excelowych nie spinało, żeby ktoś się tego chciał podjąć. Yy, my jakby rozwijaliśmy się tak dość mocno organicznie i oprócz tego, że właśnie jesteśmy taką no dość dużą grupą organizatorów, no to jesteśmy też grupą przyjaciół i dlatego to wszystko nam wychodzi dużo łatwiej. Dzięki temu, jakby jesteśmy w stanie przez pół roku organizować biegi co weekend. Tych biegów każdy weekend jest minimum dwa, czasami cztery, więc jest to naprawdę duże wyzwanie. I wydaje mi się, że nie jest to na pewno idealny biznes. Myślę, że jakbyśmy mieli kogoś z zewnątrz, kto by przyszedł, zaczął to liczyć, sprawdzać i tak dalej, to by powiedział nam, że może jednak zajmijcie się czymś innym. A czy w tak dużych dawkach, o jakich mówisz, co weekend impreza, albo dwie, albo więcej, pomimo, że jest to ewidentnie przedłużenie twojej waszej pasji, to jakbyś miał tak szczerze powiedzieć, można się tym zmęczyć? Czy bywają takie momenty, w których tego biegania ty masz po prostu za dużo już? Tak, za no, tutaj... zawahania. <laughs> Może inaczej bym pewnie odpowiedział na, na to pytanie, gdybyśmy byli. W tym trochę innym okresie, ale akurat idealnie trafiłeś w moment, kiedy jesteśmy. Nie tylko jeszcze w trakcie naszego cyklu Grand Prix, bo mimo że zakończyliśmy rywalizację we wszystkich 10 lokalizacjach, to mamy jeszcze bieg finałowy City 2 Gold 9 kwietnia, no ale jesteśmy jeszcze też w trakcie ceremonii zakończeń, które organizujemy jako osobne wydarzenie. I to powoduje, że w ciągu miesiąca mamy jakieś 21 eventów do zorganizowania, więc yy, tego jest naprawdę dużo. A też, jakby zespół nie jest na tyle duży, żeby będąc na evencie, jakby móc sobie, powiedzmy, odpoczywać yy, czy to po evencie, czy przed eventem, kiedy jest to ceremonia zakończenia, którą robimy po południu, więc wtedy jakby ostatnio też komuś mówiłem, że no, mam wrażenie, że od jakichś 17-18 dni jestem w pracy non stop, więc jakby jest to moment, kiedy no, można uznać, że tak. No jest trochę tego za dużo, ale wiem, że za moment będziemy mieli jakby za, za sobą wszystkie zakończenia, zrobimy podsumowanie cyklu City 2020 Gold i przejdziemy do trochę innego typu organizacyjnego przy, przy większych eventach, które odbywają się już raz w miesiącu, więc jest to yy, trochę inna praca. No dobra, to pomimo, że jesteś zmęczony tematem, no to ja ci nie odpuszczę dzisiaj i, i będę dalej <laughs> obieganie cię pytał. Bo zastanawiam się, pewnie oglądałeś zapowiedź tego podcastu z uwagi na to, że oznaczyłem chociażby Twoją osobę na Instagramie. Mi chodzi po głowie takie pytanie, bo wiesz, ja się na organizacji biegów za bardzo nie znam. Jeden zorganizowałem w swoim życiu, byłem dyrektorem szumnie zwanym i przerosło mnie na nim wszystko i dostałem mocno po tyłku, jeżeli chodzi o to, jak wygląda z punktu widzenia uczestnika bieg, a z punktu widzenia organizatora. No może ja zapłaciłem frycowe, dlatego że nie znając się na tym, chciałem wszystko robić sam, bo uważałem, że jak zrobię to sam, to będzie zrobione najlepiej i to był mój ogromny błąd, bo w pewnym momencie mi się wszystko spiętrzyło. Ale nie o mnie. Chciałem się ciebie zapytać, jak to jest, że w Polsce jak popatrzymy, to biegi i małe i duże organizują same fundacje, bo nawet taka duża impreza, jak maraton warszawski to jest fundacja. Wy jesteście fundacją, mniejsze wiegi to też fundacje. Ja chciałem się zapytać, czy w związku z tym to jest aż tak mało jakby dochodowy biznes, że trzeba, nie wiem, szukać jakichś takich rozwiązań, które pozwolą jakkolwiek wyjść na plusik, czy to jest po prostu tylko zajęcie dla ludzi z pasją i o dobrych sercach, którzy chcą wszystkim pomagać, a siebie mają gdzieś tam na drugim planie? Szceną no to jest kilka wątków, które na pewno powodują, że to wygląda tak, a, a nie inaczej. Po pierwsze, to taki dość prosty y, powód, no to jest jakby system podatkowy w Polsce. I to idealnie mogę pokazać na przykładzie y, naszego cyklu Grand Prix. Mamy w cyklu City Trail jakieś 9,5 tysiąca unikalnych użytkowników, uczestników w tym roku, biegaczy, a z tych 9,5 tysiąca myślę, że jakieś 5,5 płaci nam z góry za cały sezon, mhm. wykupując kafnety, które dają im możliwość startu we wszystkich pięciu biegach. I co w sytuacji, kiedy organizowalibyśmy bieg jako firma? We wrześniu czy w październiku, kiedy zaczynamy rejestrację i właśnie wpadają nam opłaty steftowe za te wszystkie kafnety, zapłacilibyśmy tyle podatków, że później by nam po prostu tych pieniędzy zabrakło, no bo te jakby przychody, które generujemy właśnie wtedy w tak krótkim okresie, nie, nie powodują, że no to jest nasz zysk tylko są to pieniądze, które my potrzebujemy na organizację biegów w kolejnych miesiącach. Mm -hmm. Mamy do opłacenia wynagrodzenia przez pół roku dla całej ekipy organizacyjnej i mamy największe koszty, które ponosimy w zasadzie na sam koniec cyklu, czyli w marcu, kwietniu, kiedy robimy zakończenia, musimy wtedy kupić medale, statuetki, nagrody itd. Tak no, i jeśli byśmy od całej kwoty wpisowego zapłacili podatki na samym początku, no to najzwyczajniej stracilibyśmy płynność finansową pod koniec edycji. Organizując biegi jako fundacja, jakby mamy obowiązek rozliczenia się oczywiście ze wszystkich pieniędzy, ale nie generując zbyt dużych przychodów, jakby zysków w skali jednej edycji, no to nie płacimy podatku od pieniędzy, które jakby nie są zyskiem, więc y, jest to takie y, dość prosty powód, który jakby nie, nie daje innej możliwości, no po prostu Widzę, widzę, że się na tym znasz. No, musisz się na tym znać. Czasami to zna się księgowa, czasami kto inny, ale, ale widać, że w, w Waszej fundacji to, to Ty tutaj wiesz, o co w tym chodzi, więc jeszcze pociągnę ten temat, bo wydaje mi się, że może nas słuchać kilka osób, które nie wiem, albo myślały, albo, albo same organizują, bo jest jeszcze dosyć często stosowana taka formuła prawna jak stowarzyszenie, tak? Wiele, wiele też stowarzyszeń zajmuje się w ogóle czy organizacją treningów, czy biegów. Czy wiesz na czym właśnie polegają te, te różnice, kiedy warto wybrać... Fundację to już powiedziałeś, a, a stowarzyszenie? Różnice między Stowarzyszeniem a Fundacją są naprawdę niewielkie, jeśli chodzi o sprawy takie formalne. Największe różnice są z tego, co się orientuje w momencie za zakładania. Takiego podmiotu. Stowarzyszenie to jest po prostu grupa osób, które muszą jakby chcieć realizować wspólne cele i później muszą też się spotykać regularnie na walnych zgromadzeniach i tak dalej. Fundacja to tak w, na dobrą sprawę mogą być dwie osoby. Zastanawiam się jeszcze, wiesz co, jakbyś mógł e, powiedzieć. Nie wiem, czy to nie będzie zbyt szczegółowe pytanie. Ale wydaje mi się, że to jest ciekawe, na jaki w ogóle zysk w polskich warunkach można liczyć. Oczywiście nie pytam Cię o konkretne kwoty, bo to, to mnie nie interesuje, natomiast e, chodzi o taką skalę zwrotu, tak to się chyba tak nazywa. Wiem, że na przykład ostatnio oglądałem taki program, że lotnictwo, branża lotnicza jest w ogóle bardzo ryzykowną i bardzo mało opłacalną działalnością, bo tam można liczyć na około 1% zwrotu względem zainwestowanych pieniędzy, w skali roku, jak to jest w przypadku biegania? No to tutaj jest to trudne pytanie, no bo nie jesteśmy jakby korporacją, która by bardzo mocno liczyła w tabelkach rentowność biznesu i jakby zysk jest trochę u nas jednak na dalszym planie, ponieważ jakby jako fundacja właśnie taka dość duża, no bo tak jak mówiłem, oprócz tego, że mamy cztery osoby pracujące na etacie, stale współpracujemy z graficzką, programistami i tak dalej. I jakby miesięczne koszty utrzymania, takie średnie, nie licząc ekipy organizacyjnej pracującej na zawodach, to jest ponad 40 tysięcy złotych. Mm -hmm. Więc jakby podstawą jest utrzymanie tej fundacji i, i tak naprawdę jeśli coś zostanie y, poza tymi y, pieniędzmi, które potrzebujemy do tego, żeby utrzymać y, funkcjonowanie fundacji no to, to inwestujemy to dalej, jakby nie myślimy tutaj w kategoriach zysku czy zarabiania jakichś większych pieniędzy, no bo, bo jest o nie naprawdę bardzo ciężko, a w ostatnim czasie jeszcze trudniej. Mhm. A jak ty oceniasz tak z punktu widzenia organizatora, siedząc w tym od tylu lat, obecną sytuację takiego rynku biegowego w Polsce, jeżeli chodzi o organizowanie imprez? No bo tych osób jest mniej widocznie niż kilka czy 10 lat temu, kiedy, no nie wiem, trudno mi ten boom taki biegowy jakoś dokładnie umiejscowić w czasie, ale na pewno jest coś takiego, że już przed pandemią, no bo pandemia to w ogóle pozamiatała tam bardzo wiele tematów, nie, nie tylko w bieganiu, ale w ogóle wszystko się zmieniło. Natomiast już przed pandemią było widać, że na biegach jest mniej uczestników, zwłaszcza tych biegach masowych. Niektórzy tłumaczyli to tym, że po prostu. No, już minęła ta fala mody, w cudzysłowie, na bieganie i po prostu troszeczkę jest odpływ biegaczy. Inni tłumaczyli to tym, że biegów jest na tyle dużo, że to, to, to jest cały czas ta sama pula osób biegających, tylko one się rozproszyły pomiędzy biegami. Jak ty uważasz, która, która z tych wersji jest bardziej prawdziwa i jak to wygląda teraz? Wiesz co, no, to tutaj też znowu mogę posłużyć się przykładem City Trail'a, bo właśnie ten sezon przed pandemią, bo pan, na, e, udało nam się prawie dokończyć. Zostało nam tam do rozegrania 7 biegów, i tak naprawdę byliśmy tam bardzo blisko tego, żeby zbliżać się wynikami frekwencyjnymi do, do naszych najlepszych lat, czyli sezonu chyba 2016 17 Więc wyglądało to naprawdę nieźle. Więc, jakby nasze odczucia były takie, że ten rynek się bardzo mocno zmienia, ale jakby nie było tak, że się cofa. Tylko że właśnie ze względu na liczbę tych nowych wydarzeń w różnych konkurencjach, tak naprawdę, no bo to pojawiły się biegi górskie, biegi przeszkodowe itd. i tak dalej. I więc ten rynek po prostu się bardzo zmieniał w tym kontekście, że ci uczestnicy rozchodzili się na różne aktywności. Natomiast nie było tak, że oni znikali, że było ich coraz mniej. Mhm. On też się bardzo mocno zmienia w kontekście tego, kto jest uczestnikiem naszych zawodów, bo z roku na rok niestety widzimy coraz mniejsze zainteresowanie e, wśród zawodników e, w kategoriach wiekowych tych najniższych, czyli em, MIK16, MIK20. E, jakby to wszystko bardzo mocno się przesuwa w kierunku tych wyższych, więc to jest też jakby taka kolejna zmiana. Natomiast no pandemia tutaj zmieniła wszystko. Wystarczy spojrzeć na, na liczby e, półmaratonu Warszawskiego. E, wystartowało około 7 tysięcy względem 12 tysięcy w tej ostatniej edycji przed pandemią. Mhm. Więc to jest e, zmiana kolosalna. U nas na szczęście nie wygląda to. Aż tak źle, ale no też jest e, różnica bardzo duża. I cały sezon walczyliśmy o to, żeby utrzymywać frekwencję na, na jak najwyższym poziomie. robiliśmy przedłużne akcje, Były, było można przeprowadzić hmm. znajomego e, za darmo, jeśli się miało karnet, Później daliśmy możliwość e, zapisania się za pół ceny, jeśli jeszcze nie biegałeś w tej edycji, itd. I, i już jakby widzieliśmy światełko w tunelu, że, że coś zaczyna działać, ale no pojawiła się pojawiły się kolejne problemy do których nie byliśmy kompletnie przygotowani czyli działania wojenne na Ukrainie no które też jakby zmieniły ludziom potrzeby Bardzo dyplomatycznie to nazywałeś działania wojenne na Ukrainie nie będę już już to wchodził głębiej bo nie o tym ale chciałem się zapytać bo na podstawie tego co powiedziałeś można by było wyciągnąć taki wniosek, że jeżeli zmniejsza się liczba tych chętnych, czy uczestników w grupie takiej wiekowej, tak 16, y, takich nastolatków, dobrze to zrozumiałem, y, to znaczy, że nie ma takiej mody na bieganie wśród dzieci i młodzieży. Wiesz co, no to jest tak, że w biegach dzieci i młodzieży widzimy jakby naj, najmniejsze różnice, jeśli chodzi między tym, co działo się przed pandemią, a teraz, więc to jest jakby taki duży pozytyw, że w biegach dziecięco-młodzieżowych, czyli do 16 roku życia, to jest jeszcze całkiem okej, okay. ale natomiast wśród tych, którzy już są bardziej decyzyjni, tak to nazwijmy, czyli te kategorie właśnie po szesnastym roku życia i też dwudziestolatkowie, no to ich na takich imprezach biegowych jest naprawdę bardzo mało i tutaj jakby... No szukamy różnych y, przyczyn, zastanawiamy się, z czego to wynika. No, czy po prostu nie. Trochę też obawiamy się tego, że po prostu nasi uczestnicy starzeją się razem z nami, mhm. że może po prostu no, nasza komunikacja y, już nie działa na tych młodszych, bo po prostu się zestarzeliśmy, jesteśmy dla nich dziadami i, i dlatego po prostu nie chcą gdzieś tam pojawiać się na naszych eventach, no, albo mają inne zajęcia. Byłem niedawno, czy znaczy niedawno, jakiś czas temu, na takiej konferencji marketingowej odnośnie kultury, gdzie występował prelegent. Nie powiem nazwiska, bo, bo nie chcę skłamać, ale ten facet jest takim guru współczesnym od opery, trochę taki następca pana Bogusława Kaczyńskiego. No i on na takie pytanie, właśnie, jak zachęca młodzież do uczestnictwa w operze, do chodzenia do opery i organizacji wyjazdów, wprost powiedział, że on nie zachęca, bo to nie ma sensu, bo to nie są osoby, te, które są na to gotowe mentalnie, nie ma co y, próbować ich stymulować przez media społecznościowe, bo on wysyła smsy y, do grupy swojej, swoich odbiorców, prawdopodobnie 40 plus ludzi, którzy już są wiekowo-kulturowo gotowi na to i ma pełną listę i dla niego sięganie po młodzież to jest sięganie prawą ręką do lewej kieszeni, tak? Pytanie, czy, czy w biegach też tak jest, bo ja na przykład jak obserwuję grupy biegowe te, te zorganizowane, czy w ramach jakichś firm, które patronują takim grupom, tutaj lokalnie czy indywidualnie? To często właśnie my widzimy taki, widać taki dysonans, że komunikacji, te wzorce, które przychodzą gdzieś tam z zagranicy, no to, to jest właśnie biegająca, wydziarana młodzież i takie. Tutaj, nie wiem, piję piwko i sobie biegam, tak? A jak popatrzę na te grupy, które organicznie tu ćwiczą w Polsce, no to zazwyczaj to są tacy ludzie w moim wieku, czyli koło 40, które, no nie wiem, już mają tam jakieś w miarę odchowane plus minus dzieciaki, większe lub mniejsze, wiedzą już, czego chcą, i to nie jest ta grupa z plakatów i ze zdjęć, które przychodzą do nas z Ameryki. No to teraz y, tak, moglibyśmy się cofnąć do pytania, dlaczego y, jesteśmy fundacją, <laughs> bo też chcemy realizować określone cele. No i teoretycznie moglibyśmy się poddać, uznać pokolenie za stracone i, komunik i komunikować się z tymi, którym faktycznie zależy na tym, żeby takie wydarzenia jak nasze były i oni chcą w nich brać udział. No ale my jakby zdajemy sobie sprawę, z tego, że aktywność fizyczna jest potrzebna do tego, żeby być efektywnym, żeby się dobrze czuć, żeby być zdrowym, żeby po prostu dobrze funkcjonować jako społeczeństwo. Więc też w związku z tym nie chcemy się poddać, uznać, że bez sensu z nimi się komunikować i szukać jakby możliwości dotawcia do nich, tylko że ch chcemy spróbować e, jakby zmieniać ten trend i w jakiś sposób jednak do nich dotrzeć. A jakbyś e, zmieniając temat e, miał teraz. E ocenić pierwszy piek, który w życiu zorganizowałeś, zorganizowaliście nawet, bo wtedy też pewnie już ekipą to robiliście. Taki pierwszy, pierwszy, że pamiętasz w ogóle, co to było i jakbyś miał teraz ze swoim bagażem doświadczeń organizacyjnych stanąć z boku i powiedzieć, Książkiewicz, daję ci gwiazdek od 1 do 5, to ile byś dał za tamtą imprezę. No, to było ciekawe wydarzenie. Nie było tak, że nie udało się wszystko, komentarze były bardzo dobre. <grym> No ale pewnie jakbym spojrzał z zewnątrz, jakby mając dzisiejsze doświadczenie, bym wystartował w takim wydarzeniu, no to tak pewnie może dwa. A, no nie, nie najgorzej faktycznie jeszcze. Ale to było A tak, że... Co, co, co to było? Nie było to w dużej mierze zależne od nas, no bo po pierwsze to spadło w nocy 15 cm śniegu, także zasypialiśmy w e, Poznaniu, w którym było zimno, ale było sucho i były bardzo dobre warunki do biegania. Obudziliśmy się w Poznaniu, w którym e, leżała 15 centymetrowa warstwa śniegu, więc jakby... Sam dojazd na miejsce wydarzenia zajął nam dużo więcej niż, niż planowaliśmy, bo wtedy jeździliśmy jednym samochodem e, takim terenowym. Musieliśmy kilka razy kursować między naszym studenckim mieszkaniem a rusałką, nad którą był bieg, i to był jakby pierwszy z problemów. Drugi problem, też związany z pogodą, to. Znajomy, który to organizował nam pomiar czasu, taki student Politechniki, który sam sobie wymyślił system do pomiaru czasu, też nigdy go nie testował w takich warunkach, w jakich przyszło mu pracować, i okazało się, że te urządzenia oblodzone jakby przestały funkcjonować, i, i po biegu po prostu nam zakomunikował. Chłopaki, jest taki temat mój, Zapamiętaliście, bo... Kto nie pamiętaliście, którego... Nie mam wyniku. No i on... I co wtedy... się wtedy robi? Wtedy po prostu oglądanie zdjęć, pisanie do zawodników i tak dalej, sms-ów, maili z prośbą o informację, jaki czas pierwszy. uzyskali. Tak, Nie no, kto był pierwszy to chyba wiedział, ale jakby niewiele poza tym. Mhm. Tak, no ale wyniki się pojawiły, wystartowało chyba wtedy ponad 300 osób, co jakby w dzisiejszej perspektywie też jest całkiem niezłym wynikiem, bo te jakby czasy pandemiczne też jakby trochę zmieniły w takich wydarzeń na 300 osób, to już nie jest taka mała kameralna impreza, tylko taka średnia krajowa bardziej. No i zobaczcie teraz, jak, jak się wszystko zmieniło. Piotrek opowiedział nam o małym lokalnym biegu, który był dla niego przedsięwzięciem, a teraz siedzi przede mną gość, który jest organizatorem Mistrzostw Polski, no bo przy okazji chudego Wawrzyńca rozgrywasz, rozgrywacie, rozgrywa się w zasadzie w ramach waszego biegu rywalizacja o krajowy czempionat, to brzmi dumnie. Wyobrażam sobie, że skoro to są takie prestiżowe zawody, najwyższa ranga w kraju, no to niełatwo jest się tam dopchać, prawda, do takiej organizacji. No. W sumie to nie wiem, czy było łatwo, czy niełatwo, bo mamy te mistrzostwa już trzeci rok z rzędu będziemy organizować w edycji 2022. No na pewno wymagało to na początku takiego trochę wydeptania sobie ścieżek i regularnego przypominania się, że my, że my chcemy to zrobić, że, że zależy nam na tym, żeby właśnie na chudym Wawrzyńcu odbyły się mistrzostwa Polski, żeby zawodnicy mogli rywalizować na ultradystansie na, na naszych trasach, bo bardzo je znamy, lubimy i byliśmy przekonani do tego, że jest to świetna arena do, do zmagań właśnie dla najlepszych. A później już drugi i trzeci raz to poszło tak w miarę łatwo. Chyba też wygodniej jest pracować regularnie z kimś, szczególnie jeśli robi to dobrze i nie ma do czego się przyczepić. Czyli co, teraz już jest tak, że gnęła do was taka łatka, i powiedzmy, no, bo nie wiem, w kolejnych latach to się rozgrywa w związku w formie jakiegoś, nie wiem, konkursu, czy oni już po prostu wiedzą, że tu ekipa od chudego Wawrzyńca robi to, robi to dobrze. I nie wiem, co by się musiało stać, żeby to się zmieniło. Wy już czujecie się na tyle pewni, że wchodzicie tam do nowej siedziby związku jak do siebie i proszę mię to dać te mistrzostwa. Ciężko to nazwać konkursem tak naprawdę, bo chyba ani nie jest znana data e, wysyłania zgłoszeń, ani nie jest znana data jakby przyznania takiej imprezy, więc po prostu trzeba mieć trochę szczęścia i w odpowiednim momencie e, napisać i wysłać później wniosek do odpowiednich osób, więc e, nie jest to taki konkurs jak konkursy dotacyjne na przykład, e, czy to w ministerstwach, czy w samorządach, więc taka no... Trochę ciekawa sytuacja. No i co, i wiesz na przykład, e, jaka jest Twoja konkurencja w tym, w tym wypadku? Kto jeszcze aspiruje do tego, e, dlaczego zostajesz wybrany ty, żeby na przykład nie wiem, wiedzieć, co, co poprawić, na co zwrócić uwagę w przyszłym roku? Jakby na pewno wiem, kto chciałby być administratorem e, mistrz. mistrzostw Polski, bo, bo mieliśmy takie pytania, co, co zrobić, żeby, żeby dostać mistrzostwa Polski, ale jakby kto jest bezpośrednio naszą konkurencją, to nie wiem. Wiem też, że jakby dużo w, duży wpływ na to, e, gdzie te mistrzostwa będą, e, ma kalendarz imprez międzynarodowych, więc to jest chyba ja, w zasadzie kluczowy e, punkt, żeby te mistrzostwa jednak e, w jakikolwiek sposób się zgrywały z tym kalendarzem e, międzynarodowych zawodów. Mistrzostw Świata czy i tym podobnych. No a drugi głos, taki bardzo ważny, to głos zawodników, bo też akurat e, pan Andrzej Puchacz, który zajmuje się organizacją mistrzostw e, w Biegach Główskich, konsultuje się z zawodnikami, jakby to od nich zależy w dużej mierze, gdzie te mistrzostwa się odbędą. Więc tutaj też jakby możemy być dumni z tego, że zawodnicy nam ufają i, i, i podoba im się to, co robimy. No dobra, to co tak po ludzku wy z tego macie, bo wszystko w życiu robi się po coś, po co się organizuje Mistrzostwa Polski. I kolejny raz, trzeci raz mogę wrócić do tego, że jesteśmy fundacją. <śmiech> 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 Dlatego, że chcemy realizować nasze cele i że zależy nam też na podnoszeniu poziomu sportowego zawodników na przedłużnych dystansach. Właśnie mamy City 2 Gold, w którym walczymy o podniesienie poziomu sportowego wśród średniodystansowców czy długodystansowców, i mamy biegi górskie. No to w których walczymy o jak najwyższy poziom właśnie biegania w tej konkurencji. No to wytłumacz mi, jak jako organizator podnosisz poziom biegów górskich w Polsce, jeżeli ty zorganizujesz Mistrzostwa Polski, a nie ktoś, kto zorganizuje je, nie wiem, w trochę w innym terminie, trochę w innym miejscu. Co, co takiego jest w chudym warzyńcu, co ma szansę podnieść ten poziom? No to też pewnie można by, jakby skoro głosują zawodnicy i głosują za chudym no to można się domyślać, że z czegoś to wynika. No i nie z jakiejś osobistej sympatii jakby całej grupy zawodników, no ale też na przykład z nagród finansowych. Polski Związek Lekkoatletyczny nie, nie finansuje nagród dla, dla zwycięzców mistrzostw Polski, zresztą nie tylko w górach, ale też jakichkolwiek innych mistrzostw. Więc to jest coś, co my musimy, musimy, chociaż w zasadzie nie musimy, no, możemy i zapewniamy. Wykładamy z własnej kieszeni, czy to z budżetu fundacji, może tak, może lepiej to zabrzmi, pieniądze na nagrody dla, dla mistrzów Polski. No i staramy się, żeby ta pula nagród rosła, jakby mamy różne pomysły na to, co robić, żeby właśnie to rozwijać. Trochę aktualnie nie mamy klimatu do tego, żeby realizować nasze plany i marzenia w tym temacie, ale no jakby zależy nam na tym bardzo mocno, no i zależy nam też na oprawie tych mistrzostw, nad tym, żeby zawodnicy czuli się u nas dobrze, żeby czuli się dowartościowani, żeby wiedzieli, że to, co robią, jakby jest dostrzegane. A co w kontekście takiej imprezy robi w takim razie? Jaka jest rola Związku, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w podnoszeniu tego poziomu sportowego, o którym mówisz? Bo ty jako Fundacja jako Piotrek Książkiewicz, w pewien sposób można powiedzieć, no bo to jest Twoja jakoś tam komercyjna działalność. Z własnej kieszeni fundujesz nagrody dla biegaczy, czyli, no tak naprawdę, coś, co mógłbyś sobie spożytkować inaczej, na własne cele jakieś czy cele fundacyjne, dajesz biegaczom. A co robi związek w takim razie, żeby podnieść poziom sportowy biegów? Bo nie wiem, jaki jest podział ról dokładnie między organizatorem a związkiem, i chciałbym, żebyś ty to mi i słuchaczom opisał. No to chyba trzeba by zapytać Polski Związek Lekki Atletyki, bo ja mogę powiedzieć, co robią, ale nie widzę jakby tutaj roli jakby wypełniania tego zadania, o którym rozmawiamy, czyli podnoszenie poziomu sportowego. No co Wybierają jak najlepszego organizatora, to może, więc wybrali nas i dzięki temu to jest ich sukces, że, że mają nagrody finansowe w mistrzostwach Polski. No, Polski Związek Lekkiej Atletyki wysyła nam medale dla zwycięzców, więc dostajemy sześć medali jako organizatorzy mistrzostw. Mamy też przyjemność gościć delegata ze związku którego musimy opłacić. A na czym ta przyjemność polega właśnie, goszczenia? go? To jest fajny fakt jakiś, tak? Możemy mu opłacić hotel i opłacić właśnie jego nie wiem, czy można to nazwać wynagrodzeniem, no ale płacimy za to, że delegat przyjeżdża, więc zwracamy koszty podróży, wraca, organizujemy mu hotel i jeszcze ponosimy opłatę z tego tytułu. Ale ma, ma rodzina hotel, czy nie? Musi mieć pełne wyżywienie, trzy posiłki dziennie? No kiedyś z racji braku miejsc noclegowych w Beskidzie Żywieckim zaproponowałem dwuosobowy pokój razem z jednym z zawodników, z którym wiedziałem, że się znają i nie spodobał mu się ten pomysł. <grym <grym Zawodnikowi czy ja <grym> Delegatowi akurat, więc no, można powiedzieć, że trochę tu Okej. No to ciekawe, bardzo ciekawe, a czy co, cokolwiek jeszcze właśnie oprócz tej kwestii medali leży po stronie Związku? No bo mieliśmy, ja zresztą sam opisywałem w zeszłym roku taki dosyć ciekawo, ciekawy przypadek, bo w Warszawie były organizowane podczas imprezy organizowanej przez Kubę Nowaka na Stadionie Narodowym, tam na pętelce, bardzo fajne miejsce do szybkiego faktycznie ścigania po takim jajeczku, po, po kółku. Były organizowane Mistrzostwa Polski na piątkę, no i tam właśnie była taka dosyć śmieszna sytuacja. Ja przynajmniej od Kuby tak się dowiedziałem, że jedyną rolą w związku było to, żeby dowieźć medale, i okazało się, jak przyjechał delegat na miejsce, że on tych medali nie ma, i, i tych medali w ogóle prawdopodobnie nie wyprodukowano. Więc tak się zastanawiam pod takim kątem, że. No, związek pewnie też ma gdzieś w statucie napisane, że ich misją, podobnie jak Twojej fundacji, jest podnoszenie poziomu i promocja. Mamy tyle biegów komercyjnych i jakbym był takim dobrym zawodnikiem, nigdy nim nie będę, ale, ale pomarzyć sobie mogę, który szybko biega na 5 km i mam do wyboru pojechać na start komercyjny, gdzie mam szansę po prostu coś wygrać dzięki czemu będę mógł, nie wiem, zasponsorować sobie wyjazd w wysokie góry, czy nie wiem, buty fajniejsze do biegania, czy jakiś inny sprzęt, którym jest potrzebny, nogawki, etc. A pojechać na Mistrzostwa Polski, gdzie dostanę blaszkę i tak naprawdę nawet nikt nie zwróci mi za koszty przejazdu, no to trochę tak wydaje mi się, że nie do końca jest ta rola związku w tym wypełniana. Jak ty na to patrzysz? No tak, tak. Wydaje mi się właśnie, że to powinno pójść jakby w trochę innym kierunku. Też Ostatnio dostałem takie zapytanie, czy jest coś, co Polski Związek Lekkiej Atletyki mógłby robić lepiej w ramach organizacji. Od Związku? Mistrzostw Polski, tak. No tak, akurat więc... pochwalamy. Tak, no, ale o, moja odpowiedź jakby nie spotkała się z żadnym jakby dalszym chyba losem. bo. A co, na, co napisałeś? No, że super by było właśnie, gdyby w jakikolwiek sposób docenić zawodników, którzy zajmują medalowe miejsca. Czyli albo zapewnić im nagrody finansowe, albo jeśli zapewnia to organizator w jakimś tam stopniu, no to może stypendia dla tych zawodników. No bo nie, nie ma tutaj jakby żadnego. Żadnych innych potrzeb, tak naprawdę, jeśli jest organizator wybierany, który z jakichś powodów chce mieć te mistrzostwa, no to właśnie no, nie można tutaj mieć e, jakichś bardzo dużych wymagań od związku, no ale właśnie to są rzeczy, które powinni zrobić. Szczególnie, e, że przy okazji przedłużnych mistrzostw, e, oprócz tego, że, no, tak jak powiedziałeś, realizują swoje cele statutowe, na no, które Wydaje się, że powinni mieć jakieś finansowanie ministerialne i tak dalej, no to też starają się promować na przetórne sposoby swoich partnerów, więc mają jakby kolejne środki finansowe, no, których zawodnicy nie widzą, a gdzieś jednak to zawodnicy powinni być beneficjentem tych działań w związku. Jakby nie chcę już przedłużać tego tematu, bo też wydaje mi się, że ta polityka to, to nie jest też najfajniejszy temat i to nie jest jakieś super sexy. I też nie zależy mi na tym, żeby Ciebie popychać, do tego, żeby grillować tu, nie wiem, polski związek leki atletyki, albo się, się samemu nad nim znęcać, bo mam wrażenie, że i tak już dawno wszystko zostało powiedziane. I, ale zastanawiam się tak, po ludzku, czy ty patrząc, jakby znając te wszystkie zależności, właśnie i. Biznesowo-organizacyjne. Wiesz, jaki jest powód tego, że, że po prostu tak tam z tamtej strony nikomu nie zależy na tym, żeby, żeby takie imprezy mistrzowskie w Polsce promować? Dlaczego one są takie niszowe, że tam pies z kulawą nogą faktycznie często nie przychodzi popatrzeć, jak rywalizują nie wiem, najlepsi biegacze uliczni na dychę czy, czy górscy? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Może te środki finansowe i budżety są mniejsze niż, na, niż nam się wydaje, może po prostu ich na to nie stać. Może organizatorzy, którzy od wielu lat jakby bezinteresownie, trochę organizują te mistrzostwa e, na przedłużnych dystansach, w przedłużnych miejscach w kraju, na często bardzo, bardzo wysokim poziomie organizacyjnym, też jakby przyzwyczaili związek do tego, że no, jeśli nie ty, to ktoś inny. Więc. Yy... Jakby nie ma tutaj potrzeby wychylania się i dawania od siebie więcej. Okej. Okay. No dobra, to przejdźmy w takim razie do, do jakichś milszych tematów. Porozmawiajmy trochę, Piotrek, o tobie, bo ja mówiłem we wstępie, że, że biegasz szybko. Powiedziałem o tych dwóch występach zeszłorocznych, Twoich takich bardzo fajnych, udanych i. Z tego co chyba ty sam pisałeś gdzieś tam w mediach społecznościowych, to w tabelach takie występy zakwalifikowały cię jakby w pierwszej czterdziestce, jeżeli chodzi o dystans maratonu i 10 km pośród biegaczy w Polsce. A ty przecież, no, jakby nie patrzeć, biegasz hobbystycznie, prawda? To można tak powiedzieć. I tak, i nie. No cię ciężko mówić o bieganiu hobbystycznie, jeśli poświęcasz na trening od 7 do 12 pewnie nawet godzin tygodniowo w takich najcięższych okresach. W triatlonie to wiesz. No. Nie się tak, wyjątkiem. Jeśli byłbym triatlonistą, to pewnie byłbym przeciętnym amatorem pod kątem czasu poświęconego na trening. No natomiast przy naszym trybie takim właśnie organizacyjnym, gdzie często pracujemy 7 dni w tygodniu, no to wydawanie takiego czasu na trening, no to jest już jakby spore wyzwanie, no i wymaga też jakby takiego poukładania sobie wszystkiego, dbanie też jakby nie tylko i o, o trening, ale też o odpowiednią regenerację. Często wiąże się to z tym, że no wyjeżdżając na zawody, jesteśmy osobami, które idą spać najwcześniej z ekipy, no bo, bo wiemy, że jakby nie mamy czasu odespać, żeby później e, mieć czas e, na te kolejne treningi i tak dalej. No te wyniki, o których powiedziałeś, to jest też jakby o tyle ciekawe, że, że w zeszłym roku startowałem na ulicy dwa razy e, i, dwa, i zrobiłem dwie życiówki. W tym roku mamy już za sobą też dwa starty i niestety żadnej życiówki, więc trochę jestem zawiedziony. W tym roku byłeś na maratonie w Sewilli o ile kojarzę? Tak, a drugi tak, start to co? Yy, na maniackiej dziesiątce. Mm -hmm. Więc no, nie pamiętam jakie było pytanie. <śmiech> <śmiech> Trochę popłynąłem. <laughs> nie, nie. Pytałem o to, generalnie, czy trenujesz hobbystycznie, czy nazwałbyś swój trening hobbystycznym w kontekście tego, że, że właśnie jesteś w tej pierwszej czterdziestce, bo zastanawiam się, patrząc na to, no bo to jest wysoka pozycja, patrząc na to, ile osób biega, i biega z zacięciem takim ambitnym, w to się wliczają też biegacze wyczynowi, prawda, którzy startowali na tych dystansach więc po prostu zastanawiam się, czy nie wiem, Ty jesteś taki dobry, czy jesteś takim talenciakiem, czy może nie wiem po, poziom jest przeciętny, czy jakbyś to określił? No to jest tak, że ja przede wszystkim lubię trenować i lubię rywalizować. Także bardzo długą serię, na przykład teraz w przygotowaniu do, do maratonu miałem chyba nie wiem, z 90 czy 100 dni treningu bez przerwy, z tym, że od już ponad roku to jest tak, że trening nie oznacza u mnie e, tylko i wyłącznie biegania. E, czy treningu ogólnorozwojowego, który dodałem do swoich treningów jakieś kilka lat temu, już kiedy pojawiły się e, jak takie poważniejsze kontuzje. E, a już od ponad roku też jakby staram się realizować część jednostek na rowerze, ponieważ e, biegam od 19 lat. Chyba 19? Tak. Więc już tych kilometrów przebiegniętych mam w nogach naprawdę sporo. Czasu na regenerację nie mam tyle, co mają zawodowcy, wyczynowcy. Więc trzeba szukać jakby innych możliwości rozwijania się, też nie poświęcając na to więcej czasu niż, niż mam. A to ciekawy ten temat z tym rowerem, chciałbym to pociągnąć, bo powiedziałeś, że zastępujesz te jednostki. Jednostkami na rowerze, czy to jest tak, że da się to jakoś przełożyć tak jak jeden do jednego, że nie wiem, jak masz 10-kilometrowe rozbieganie, powinieneś załóżmy zrobić, czy 12 w planie, to ekwiwalent tego 50 minut na rowerze i, i to jest jeden do jednego w planie twoim no. zamieniane? Na pewno jest tak, że na rowerze trzeba jeździć dłużej, żeby przyniosło to jakiś efekt, jednak te treningi zajmują więcej czasu. No i nie, nie powiem Ci, jakby tak dokładnie nie sprzedam jakiś patentów na Szkoda. właśnie zastosowanie treningu rowerowego w przygotowaniu do zawodów biegowych ze względu na to, że w dużej mierze się tego uczymy. Trenuję od chyba 6-7 lat. Z Arturem Kewnem. No i autor jest też bardzo otwarty na, na moje pomysły, więc wspólnie jakby wplatamy ten trening rowerowy w, w plan treningowy. Trochę podpatruję treningi Justyny, mojej narzeczonej, z którą mieszkamy. Yy, ona trenuje z Maćkiem Dąbrowskim, który ma dużo większe doświadczenie w treningu rowerowym i, i gdzieś tam trochę to przenosimy. Yy, natomiast no, nie jest tak, że realizujemy treningi biegowe, zastępujemy stricte treningami rowerowymi. Raczej to jest takie uzupełnienie, po prostu da się zrobić yy, trochę więcej dobrej jakościowo pracy, yy, mniejszym obciążeniem. Bo na przykład yy, często robiąc jakiś interwał na rowerze, na trenerze w domu. Mam takie wrażenie, że schodzę z tego roweru, idę pod prysznic i jakby zapominam o treningu. Nie czuję takiego zmęczenia jak po treningu biegowym, więc też kiedy wiemy, że na przykład w piątek po południu wyjeżdżamy na City Trail i tego czasu na regenerację nie będzie, no to tutaj zrobienie treningu na rowerze jest dużo bezpieczniejsze niż zrobienie mocnego akcentu biegowego, więc tak staramy się to wplatać, łączyć z tym treningiem biegowym. Ale no wszystkie najważniejsze jednostki biegowe w planie treningowym zostają. I w jakich proporcjach to się mniej więcej zamyka? Bo powiedziałeś o trzech elementach: treningu biegowym, treningu uzupełniającym i treningu uzupełniającym, ale na rowerze. To mniej więcej te, ten Twój przepis, w jakich proporcjach byś skomponował. No to w przygotowaniach do maratonu w Sewilli wyglądało to w ten sposób, że w każdym tygodniu realizowałem trening ogólnorozwojowy, zazwyczaj na siłowni, dodatkowo treningów rowerowych, to zazwyczaj tak wychodziło 3 na 2 tygodnie mhm. i reszta to treningi biegowe. Więc, okay. jak łatwo można policzyć, no to tego biegania bywa, że jest 4 razy w tygodniu. Apetyt sobie rozbudziłeś tymi zeszłorocznymi startami na życiówki? Domyślam się, że w Sewilii e, też chodziła Ci po głowie. Dlaczego się nie udało? Wiesz, to no, planem było 2.30, bo to jest takie moje biegowe marzenie, które też zakładam, że zakończy moją przygodę z e, bieganiem maratonów, bo też mam takie. Doświadczenie, jakby ze swoim bieganiem, że są wyniki, które jakby powodują, że jestem w pełni usatysfakcjonowany i, i nie chcę mi się dalej ich y, żyłować. Takie wyniki to na przykład jest złamanie 9 minut na trójkę, czy wynik poniżej 15:30 na piątkę. Jakby uważam, że jest to już na tyle dobre bieganie, że też jakby przy moim trybie życia ciężko byłoby urwać e, coś tak widocznie z takich czasów i też jakby właśnie w maratonie takim moim planem marzeniem jest 2.30 i zakładałem, że po osiągnięciu tego wyniku e, dam sobie spokój z bieganiem maratonu przynajmniej tak e, cisnąć z, na, na kolejne życiówki no i mniej więcej do 34 kilometra w Sewilli biegłem na taki wynik, no ale później zaczęły się takie bardzo mocne problemy żołądkowe, które uniemożliwiły mi walkę, właśnie o osiągnięcie tego rezultatu. A widzisz, ja myślałem, że ciebie będzie satysfakcjonowało tylko to, jeżeli będziesz zawsze przed Piotrkiem Będkowskim. No to też jest taka nasza mała rywalizacja, to jest ciekawa e, sytuacja, bo e, na tych długich dystansach e, ulicznych, e, czyli w półmaratonie i w maratonie e, różnica w naszych wynikach jest w zasadzie minimalna. To obecnie to jest chyba 7 sekund w półmaratonie i w maratonie teraz ja prowadzę chwilowo. Ale to też jest y, kilkanaście sekund i to się tak zmienia cały czas, więc to, cały czas jesteśmy blisko siebie, ale no jakby od dłuższego czasu też już y, ta rywalizacja trochę odeszła na dalszy plan. Też jakby mniej startujemy na ulicy, więc może mniej się tym nakręcamy. Bardziej sprawia nam frajdę bieganie w terenie, bieganie po górach, y, więc może to dlatego. Powiedziałeś, że biegasz 17 lat? No Dobrą właśnie... Sytuację. Od 2004 chyba. To, 18, no? To jakie były początki? Skąd w ogóle się wzięło bieganie w Twoim życiu? Wiesz co? Zaczęliś, zacząłem biegać, jak pojawiła się, znaczy najpierw startowałem w zawodach takich szkolnych a jakby połączyło się to w czasie z pojawieniem się takiej nowej nauczycielki w naszej szkole, która postanowiła stworzyć sekcję lekkoatletyczną i, i mieliśmy możliwość trenowania w liceum tak jak w klubie. Mieliśmy nie dosyć, że zorganizowane treningi biegowe, to też dodatkowo treningi ogólnorozwojowe. Tak zrobiła się fajna grupa i, i zaczęliśmy regularnie trenować. I co potem studia też w tym kierunku? Tak, no, w związku z tym właśnie, że tak, yy, byłem w takim momencie, że nie bardzo wiedziałem, co chcę robić, yy, bo chciałem studiować informatykę, ale miałem tak beznadziejnego nauczyciela matematyki w liceum, że jakby zburzył w ogóle taką możliwość, bo te, jakby miałem poczucie takie, jakbym matematyki w ogóle nie miał w liceum, więc ciężko było iść na studia informatyczne, więc byłem trochę tak w takiej niewiadomej sytuacji. No i jak zaczęliśmy regularnie trenować yy, i też mieliśmy bardzo fajny kontakt właśnie z y, kimś po Akademii Wychowania Fizycznego, yy, z naszą tlenetką. To stwierdziłem, że jest to fajny kierunek, i, i że chciałbym w tym kierunku pójść. I jak oceniasz ten wybór z perspektywy czasu, co dały ci studia na WF-ie? Dały takie, myślę, że przede wszystkim ogólne pojęcie o, o wielu tematach, ale takiej konkretnej wiedzy, to pewnie nie za dużo, pewnie można lepiej spożytkować czas studiów, aczkolwiek jak słyszę się różne opinie, że jakby studia niewiele dają, to jakby pod tym kątem. Na pewno czas spędzony na WF-ie był fajny, bo był taki mocno nastawiony na ogólnorozwojowe wychowanie. Więc mieliśmy bardzo, bardzo dużo przedłużnych zajęć sprawnościowych, co myślę, że też mnie ukształtowało w dużej mierze jako dorosłego człowieka. A miałeś aspiracje, żeby zostać wyczynowym sportowcem? Nie, nie, nigdy. Nigdy? Nie, jakby zaczynałem od takiego poziomu, w którym musiałem robić bardzo, bardzo dużo, żeby dorównać kolegom, którzy po prostu mieli talent. Mhm. Jakby w tej naszej grupie biegowej byłem na pewno najbardziej ambitnym i takim regularnym, konsekwentnym zawodnikiem, nazwijmy to. A bardzo długo zajęło mi zanim za zacząłem zajmować najwyższe lokaty i wygrywać z chłopakami, którzy początkowo byli ode mnie dużo lepsi, więc to. A to jakby... musi być trudno żeby tak znajdować motywację, jak jesteś w takiej grupie. Widzisz, że dajesz z siebie najwięcej, a rezultaty są relatywnie słabe lub najsłabsze, tak? Skąd w takiej sytuacji w ogóle taka chęć, żeby to dalej kontynuować? Przede wszystkim widziałem jakby regularne postępy. Wiedziałem, że jakby do tych najlepszych ciągle jest mi daleko, ale widziałem, że, że cały czas się rozwijam, więc to jakby było na pewno takim bodźcem. A do dzisiaj właśnie jakby jako swój jeden z największych su sukcesów oceniam zwycięstwo w powiatowych zawodach przełajowych, kiedy udało mi się właśnie wygrać z chłopakami, z którymi kiedy zaczynałem trenować, jakby absolutnie nie miałem szansy. To co jest w twojej ocenie, jakbyś miał tak wykorzystując i tą szeroką wiedzę, o której mówiłeś, jaką nabyłeś w trakcie studiów i swoje długoletnie biegowe doświadczenie, gdybyś miał powiedzieć, co jest w przypadku twojego szybkiego biegania, co za tym stoi, że, że biegasz tak szybko, gdybyś miał wymienić takie, nie wiem, trzy najważniejsze fundamenty swojego biegania, to co by to było? To pewnie mogę to zamknąć w jednym takim fundamencie, że to no, duża konsekwencja mhm. i frajda, jaką mi przynosi cały czas trenowanie i, i podnoszenie swojego poziomu. No Naprawdę bo... uważasz, że to jest tylko na tym poziomie, w którym biegasz, możesz temu konsekwencji tego te swoje rezultaty zawdzięczać, że każdy, kto byłby konsekwentny jest w stanie biegać pod 2,30 w maratonie? Wiesz co, no to też jakby kwestia na pewno tego, że wywodzimy się z pokolenia, w którym nawet jeśli nie biegałem, no to spędzałem na zewnątrz na dworze czasami po kilkanaście godzin, więc jakby zaczynając biegać, pamiętam, że przebiegłem trasę wokół Jeziora Dudowskiego, o której mówiłem. W piątek, kiedy w sobotę był ten regularny bieg, ja w piątek chciałem sprawdzić, ile mi to zajmie, i pobiegłem 49 minut, a to był dystans 10,5 km. No więc jest to jakiś taki poziom pewnie dość wysoki, jakby w kontekście osoby, która zaczyna biegać. Szczególnie że ja miałem wtedy 15 lat, bodajże. Więc no faktycznie na pewno nie jest tak, że każdy może dojść do takiego poziomu, ale też jakby. Do dzisiaj nie uważam, że mam jakiś specjalny talent. Jakby, no właśnie, oceniając swoich kolegów z tych czasów, kiedy zaczynałem biegać, no to wymieniłbym pewnie co najmniej dziesięciu, którzy mieli dużo większy talent od mojego, ale nie chciało im się trenować. Mhm. Wiesz co? Pomyślałem sobie, chcąc właśnie wymyślić jakiś kierunek, taki główny temat naszego podcastu o. O podpytaniu Cię o te starty kontrolne, to też z uwagi na to, że właśnie City Trails Nacjonale Nederlanden bardzo często wśród moich znajomych jest właśnie takim startem kontrolnym dla nich przed głównymi zawodami, takim papierkiem lakmusowym, który ma sprawdzić, gdzie w danym momencie... Jest ich forma, więc ty zastrzegłeś mi tutaj przed rozmową, że nie chcesz występować w roli eksperta, takiego trenerskiego, no bo pomimo, że właśnie masz szeroką wiedzę, chociażby po tych studiach, masz też doświadczenie, to teraz czynnie nie trenujesz zawodników, ale wydaje mi się, że Twoje spostrzeżenia w tym kontekście będą i tak bardzo wartościowe dla mnie czy, czy dla moich słuchaczy. Z uwagi na to, że no faktycznie masz bardzo wysoki poziom biegowy, poziom do którego wielu z nas aspiruje, więc chciałbym się zapytać Ciebie, jak Ty w ogóle podchodzisz do, do startów kontrolnych, czy one mają dla Ciebie jakieś znaczenie w przypadku Twoich przygotowań i jak to u Ciebie wygląda? Wiesz co, no to tutaj jeszcze zacznę od tego, że właśnie jako na początku Grand Prix poznania, później City z National Netherlandem, wielokrotnie powtarzaliśmy, że naszym celem nie jest i nigdy nie było jakby bycie dla kogokolwiek startem docelowym, tylko chcemy być właśnie tym możliwością E, regularnego sprawdzania się i dalej powtarzaliśmy jak mantrę, że to sprawdzanie się ma się odbywać nie tylko w kontekście jednego sezonu i poprawy z miesiąca na miesiąc, ale też później jakby w kolejnych latach, że okej, okay, ty jakby nie masz potrzeby stawtowania u nas co miesiąc, ale chcesz jakby raz w roku sprawdzać się na znanej ci trasie e, i sobie porównywać te, te wyniki. I okej, okay, też masz taką możliwość, bo e, w, w większości naszych lokalizacji ta trasa nie zmieniła się od samego początku, yy, od momentu, w którym nasze zawody się w danym mieście pojawiły, więc to jest jakby super, że mówisz o tym, że wśród Twoich znajomych są osoby, które jakby korzystają z tego, no bo jakby takie są założenia naszego cyklu. Ja też yy, w tym roku akurat po raz pierwszy miałem możliwość regularnego sprawdzania się na trasach City Trail. Akurat wybrałem sobie Szczecin ze względu na swoje upodobania do biegania w terenie. Tam ta trasa jest jedną z najtrudniejszych w cyklu City Trail. Żeby to zobrazować lepiej, to dodam, że zwycięzca w tym roku nie złamał tam ani razu 17 minut. Mhm. No i jakby w przygotowaniach do maratonu Regularnie widziałem, że z biegu na bieg poprawiam się o, o kilkanaście sekund, więc jakby było to dla mnie super odpowiedzią. Też jakby porównywanie się, właśnie z miesiąca na miesiąc na tej samej trasie, myślę, że jest dużo lepsze i dużo fajniejsze jakby w kontekście patrzenia na to, gdzie jesteś w, ze swoim treningiem, niż startowanie na różnych biegach, nawet atestowanych, bo biegasz w różnym terenie. Na różnej trasie, w różnych warunkach atmosferycznych, a też no, u nas wiadomo, że na trasach przełajowych te warunki mają bardzo duży wpływ, ale akurat w kontekście ocieplającego się klimatu, to coraz rzadziej te warunki są jakieś bardzo ciężkie a z kolei dzięki temu, że jesteśmy w lasach, no to na przykład wiatr nie ma takiego wpływu na, na wyniki sportowe, jak na biegach ulicznych. Chyba, że drzewo przewróci jakieś. Tak, no drzewo akurat w tegorocznej edycji jakby oglądając zdjęcia z naszych biegów widziałem, że no jest to bardzo, bardzo duża skala, jakby nieporównywalna nie do żadnej z poprzednich edycji, że w zasadzie w ostatniej kolejce naszego biegu chyba na co do długiej terasie mieliśmy jakieś drzewa, których nie dało się usunąć, trzeba było je przeskakiwać. No dobra, ale czy masz jakiś protokół takich startów kontrolnych, jeżeli chodzi o swoje przygotowania? Bo ty no, jesteś takim dosyć uniwersalnym biegaczem, masz naprawdę mocną, porównywalną piątkę, dychę, połówkę, maraton. Czy jest u Ciebie tak, że, że masz jakiś nie wiem patent na starty kontrolne, że nie wiem przed maratonem musisz pobiegć piątkę, dychę, połówkę w takim, takim, a takim odstępie, a przed piątką to wygląda na przykład inaczej, czy, czy nie planujesz tego jakoś tam sztywno w przygotowaniach? Wiesz, w takim idealnym systemie no to można by zakładać, żeby półmaraton był na trzy, na trzy tygodnie przed, przed maratonem, ale to jest też tak, że no taki mocny stawc na przykład na 3 na tygodnie przed, yy, no to tak, wypadałoby kilka dni przed odpocząć, wypadałoby odpocząć kilka dni po, więc tak naprawdę yy, jeśli mocno go przebiegniesz, no to wypada ci w tym takim jednym z najważniejszych yy, momentów w treningu, wypada ci ponad tydzień. Więc jest to takie ryzykowne i nie dla każdego też zależy od tego, ile te dwa BPS. Jeśli ten BPS jest taki dość krótki, czyli bezpośrednie przygotowanie stawtowe na przykład 80-tygodniowe, no to start kontrolny w półmaratonie, moim zdaniem, jest już dość ryzykowny, szczególnie jeśli chcesz pobiec ten półmaraton na maksa i zrobić tam życiówkę. Ja w tym roku przed Sewillą startowałem tylko w City Trail'ach. No i jakby nie czułem w związku z tym jakiejś większej obawy. Yy, wiedziałem w jakiej jestem formie, też na treningach biegałem yy, dłuższe biegi ciągłe, więc yy, też yy, wiedziałem jak się czuję przy konkretnych prędkościach, takich zbliżonych już do prędkości maratońskich yy, w dłuższym czasie, więc yy, te starty na piątkę jakby wystarczały mi pod tym kątem, że widziałem progres, a jakby nie miałem potrzeby sprawdzania się na dłuższym dystansie. Okej, okay. często też wiele osób stosuje przed startem, e, zwłaszcza w tych dłuższych właśnie biegach przed e, maratonem albo półmaratonem, e, starty takie właśnie bardzo krótkie typu 5 km, 10 no krótkie w kontekście tego biegu docelowego. E, nawet tydzień przed, e, przed startami Te, Próbowałeś kiedyś czegoś takiego? Jak to się u Ciebie sprawdza? Na piątkę zdarzało mi się startować na tydzień przed. No i jakby 5 no, km jest jakby dystansem na tyle bezpiecznym, szczególnie jeśli biegniesz go w przełaju, bo dużo ciężej się zajechać w przełaju niż w biegu ulicznym, że jest to, myślę, że całkiem dobrym pomysłem. Natomiast na przykład jeśli miałbym porównać piątkę bieganą na City Trail vale do piątki bieganej na ulicy na tydzień przed startem, no to to też dużo zależy od tego, gdzie się ją biega, bo jeśli pobiec taką piątkę na maksa y, na trasie takiej, jaką mamy na, przy okazji półmaratonu w warszawskiego, czyli w, na trasie, która cały czas jest w dół, gdzie fajnie się robi życiówki, ale z drugiej strony bardzo łatwo się zajechać, no bo biegniesz y, tak naprawdę na prędkościach super maksymalnych, y, dzięki temu, że biegniesz y, na lekkim zbiegu cały czas. Więc to możesz odczuć na pewno dużo dłużej niż piątkę w terenie, gdzie jednak musisz patrzeć pod nogi, musisz uważać na podłoże i masz jeszcze kilka innych czynników. No dobra, i co może nam taki start tak naprawdę, czemu on służy tak do końca w przygotowaniach? Czemu, po co się te starty kontrolne tak naprawdę robi? No to tak jak mówiłem, żeby sprawdzać, czy twoja, twoje treningi idą w określoną stronę, więc jeśli jest to jeden start e, kontrolny na tydzień przed, no to, to jest już to już duże ryzyko, ale jeśli jest to bieganie regularnej piątki na tej samej powtarzalnej trasie, no to jakby widzisz z miesiąca na miesiąc swój progres, bądź nie i ewentualnie możesz... Yy, zastanawiać się nad tym, czy, czy na pewno Twoje treningi idą w odpowiednią stronę, czy może powinieneś coś zmienić, coś poprawić, yy, bo jeśli właśnie odbywa się to odpowiednio wcześniej, z jakimś tam wyprzedzeniem, czyli na przykład biegasz te piątki już. Pierwszą na trzy miesiące przed, później na dwa miesiące przed, no to jeszcze masz czas, żeby coś w planie treningowym zmieniać. A gdzie ty byś szukał takich zmian? Na przykład, wyobraźmy sobie hipotetycznie, że przygotowujesz się do tego maratonu do Sewilli, miesiąc przed maratonem jesteś w takim mocnym BPS-ie, już robota idzie super, treningi wychodzą. Robisz sobie start kontrolny na piątkę i tam klapa, no nie, jesteś słabszy niż rok temu zdecydowanie. To w, gdzie w pierwszej kolejności szukasz, nie wiem tych błędów, a może po prostu uznajesz, że to był wypadek przy pracy, skoro treningi wychodzą dobrze, nie ma się czym przejmować, robię swoje dalej i zapominam. Tak, to właśnie odpowiedziałeś już w zasadzie na... jakby trochę moją odpowiedź wyprzedziłeś, bo chciałem właśnie powiedzieć, że jeśli treningi przed tym startem i czy po starcie idą bardzo dobrze, a nie wyszedł Ci ten jeden bieg, no to, to może być to po prostu kwestia dyspozycji dnia. Ale jeśli czułeś się ciężko już przed e, i czujesz się ciężko po stawcie no to, to faktycznie może coś być nie tak. No i myślę, że zazwyczaj w 90% przypadków biegaczy amatorów, no to to znaczy, że po prostu trenujesz za mocno, bo, bo raczej ciężko, żeby amatorzy trenowali za lekko. A jeżeli ta piątka załóżmy, treningi wychodzą piątka nam nie wyszła, to czy szukać jeszcze, jeżeli mamy na przykład ten miesiąc do, do maratonu, to czy szukać jeszcze na przykład w tym czasie następnej piątki, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że to był wypadek przy pracy, czy lepiej zapomnieć i już jechać zgodnie z przygotowaniami do końca? Myślę, że lepiej zapomnieć, e, chyba że potrzebujesz dla głowy jakby potwierdzenia, że, że jednak twoja robota ma sens, to możesz e, próbować, no ale też trzeba pamiętać, że jednak piątka to jest piątka, maraton to jest maraton, więc jakby najważniejsza tu jest e, porównywanie tych e, startów do siebie niż próba odnoszenia tego bezpośrednio do rywalizacji później na trasie maratonu, no, bo to nie zawsze musi mieć przełożenie. A czy z Twojego doświadczenia istnieje taka sytuacja, że start kontrolny pójdzie za dobrze, że na przykład jest miesiąc do maratonu jadę sobie na City trailer i okazuje się, że boom, że po prostu jest taki ogień, zrobiłem zeszłoroczną życiówkę, poprawiłem, nie wiem, o 40 sekund, tak? I czy to nie jest na przykład jakiś sygnał alarmowy, że nie wiem, forma przyszła za szybko, i za miesiąc to ja już mogę być, że tak powiem, po wszystkim? No to pewnie zależy od tego, o kim mówimy, bo jeśli mówimy o takich zawodnikach topowych, no to faktycznie u nich ta forma ma bardzo małe okienko czasowe, natomiast jeśli to jest trening amatora, no to, to nie ma raczej takich sytuacji, że ta forma jest wycelowana tylko i wyłącznie na, na konkretny czas, więc na pewno jest ryzyko, że jak nam wyjdzie taki super wstaw, że za bardzo się podpalimy i na przykład zaczniemy wszystko biegać szybciej. Co w konsekwencji da nam taką sytuację, że się przetrenujemy i będzie później kicha z naszego wymarzonego wyniku i myślę, że to jest największe ryzyko. No ale jeśli faktycznie w kontekście zawodnika takiego topowego, byłby to taki super wstrzał, że on faktycznie czuje, że może góry przenosić tego dnia. No, to pewnie może być takie ryzyko, że, że coś tutaj jakby poszło nie do końca tak, że ta forma przyszła za szybko, ale no to też myślę, że nic straconego. Wtedy trzeba konsultować się z trenerem, odpowiednio poukładać wszystko, żeby jednak ten trening oddał jeszcze w późniejszym okresie. A czy ty miałeś w swojej długiej 17-letniej biegowej karierze. Taki przypadek, właśnie, że mm, to się tak rozjechało totalnie, że miałeś start klapę, a potem, znaczy start kontrolny, klapę, a start docelowy, petarda, albo na odwrót? No to właśnie, jeśli mówimy o sytuacji na odwrót, to trochę tutaj doszukuję się takiego yy, porównania do mojej tegorocznej sytuacji. No bo czułem bardzo dużą moc na ostatnim City Trailu przed maratonem w Sewilli. Później jeszcze zrobiłem bardzo bardzo mocny trening. Wydawało się, że jest super lekki, ale jakby czasy i tempo pokazywały, że, że jestem w bardzo dobrej formie. No później na maratonie nie do końca się to pokazało. Teoretycznie były to problemy żołądkowe, ale może też po prostu dyspozycja tego dnia już nie była tak dobra jak na tych treningach wcześniej. Dobra, bardzo Ci dziękuję w takim razie za, za te porady. Nie wiem, tak teraz, bo już widzę, że mamy ponad godzinę na pewno nagrania. Ja zawsze staram się plus minus tej godziny pilnować, nie zawsze mi to wychodzi, chociaż może powinienem zmienić te założenia, bo tak jak powiedziałem na wstępie, rekordowa rozmowa z trenerem Jackiem kostrzebą to prawie dwie godziny Słuchania, a jak widać, znaleźli się amatorzy również na, na takie długie podcasty. No ale mimo wszystko będę powoli zmierzał ku końcowi, więc na, na koniec takie mam pytanie do ciebie. Może to zabrzmieć trochę jak rozmowa o pracę w jakiejś korporacji, ale może zabawmy się w coś takiego, bo jestem ciekawy, gdzie ty widzisz jako organizator siebie City Trail organizację tego wszystkiego za pięć lat. Jakie macie ambicje? Wiesz co, no to tutaj znowu możemy trochę wrócić do tego hmm, dlaczego jesteśmy fundacją. <ścoughs> e, no chcemy realizować jakby konkretne cele. E, I to tutaj takie wyświechtane można powiedzieć, że zachęcanie do regularnej aktywności fizycznej, no to jakby może się wydawać, że wszyscy o tym mówią, a nie jakby niewiele z tego wynika, ale no nam jakby naprawdę na tym bardzo mocno zależy i bardzo mocno nas cieszy jakby widok e, szczególnie dzieciaków, które regularnie startują w naszych biegach. W tym roku e, w City Trailu startowało ponad 2000 unikalnych e, uczestników biegów dziecięco-młodzieżowych. Więc biorąc pod uwagę, że w 90% są to osoby indywidualne, niezrzeszone w klubach, no to myślę, że ze świecą szukać jakby drugiego takiego miejsca, gdzie regularnie zachęca się do aktywności fizycznej e, dzieciaki, szczególnie do biegania, które jest e, pewnie dość nudne. E, idąc dalej, no to też nazywamy się Krok do natury. Jako fundacja i też jakby bardzo mocno nam zależy na tych aspektach właśnie ekologicznych, i tutaj staramy się rozwijać w tym kontekście. I rozwijać nie tylko siebie, ale mamy też na celu jakby wywoływanie trwałych zmian w rynku biegowym, więc mamy takie poczucie, że branża eventowa jest. Mówiąc tak kolokwialnie i dość brzydko, w dużej mierze branżą produkującą śmieci, i chcemy to zmieniać. Już w tym roku na wszystkich imprezach, które organizujemy, usunęliśmy z pakietów stawtowych wszystkie elementy pakietów, które były dodawane do tych pakietów gratis. Nie znajdziesz żadnego elementu, za którego jakby celowo nie wybierzesz przy, przy rejestracji. I jakby chcemy robić kolejne takie rzeczy, wywoływać dyskusje, trochę wystawiać się na negatywne komentarze i dyskutować z ludźmi i też pokazywać innym, że to jest jakby słuszna droga, żeby działać w tym temacie. Staramy się edukować ekologicznie też naszych uczestników i nie tylko. Współpracujemy z różnymi organizacjami proekologicznymi, sadzimy lasy, czy sprzątamy... Lasy i szlaki Beskidu Żywieckiego razem z Fundacją Energia Społeczna. Więc no, to są nasze cele, które jakby konsekwentnie realizujemy i, no, i będziemy je realizować. No właśnie, to jakbyśmy byli na tej korporacyjnej rozmowie, to pewnie by ktoś mądry powiedział, że to jest misja, czy wizja, czy tam coś. A taki cel sportowy, jeszcze, bo y, można. Zauważyć, że startują u Was naprawdę fajni zawodnicy. Czasami ta rywalizacja jest mocniejsza, niż może nie mocniejsza, no ale, ale mogłaby konkurować w wielu przypadkach z na przykład przełajowymi mistrzami, mistrzostwami Polski. Może macie na przykład gdzieś tam z tyłu głowy, żeby kiedyś również w takiej formule mistrzostwa Polski na przykład przejąć, albo chcecie zrobić coś, żeby jeszcze więcej tych nazwisk znanych, które możemy zobaczyć na na zawodach w telewizji lekkoatletycznych przyciągnąć na trailowe ścieżki. No na pewno tak jest, no bo jakby to jest głównym celem organizacji biegu City Trail Gold, który zorganizujemy już 9 kwietnia w Bydgoszczy. Widzimy, że zawodnicy, którzy startują się u, na, startują u nas trochę wzajemnie, się nakręcają do coraz lepszych wyników. Teraz mieliśmy takie dwa tygodnie, że najpierw Mateusz Kaczmatek pobiegł 14:41, tydzień później Datek Boratyński pobiegł 14:25, w ogóle bijąc o 14 sekund dotychczasowy rekord czasów na trasach City Trail. Dzień później z kolei Dawid Malina z Oliwierem Mutfilem ścigali się o zwycięstwo w zasadzie, które żadnemu z nich nie było już potrzebne w klasyfikacji generalnej, ale walczyli o satysfakcję i pobiegli na, trudnych, na trudnej katowickiej trasie 15-15 i 15-17. No i ci wszyscy zawodnicy teraz spotkają się na biegu City 2 Gold. Oprócz nich mamy nadzieję, że pojawią się też olimpijczycy. Na tej tytasie. Jest taki plan? Jest na razie bez nazwisk. Tytwająmy to zmowy i, i zobaczymy, do czego to bez, rozmowy bez nazwisk, Wystarczą inicjały. <grym> nie, nie, nie mogę odpowiedzieć. <grym> pomidor. Pierwszy pomidor, ale jako, że padł w ostatniej minucie, to. Tak, ale no jakby. Też yy, przejęcie Mistrzostw Polskich w biegach przełajowych na pewno byłoby dla nas super bodźcem, dla zawodników również byłoby sytuacją Dużo bardziej komfortową, bo bieg City 2 Gold to pula nagród rzędu 20, 25 tysięcy złotych. I jest to o 25 tysięcy złotych więcej niż na Mistrzostwach Polskich w biegach przełajowych. Więc byłaby to sytuacja win-win zarówno dla nas jak i dla zawodników. Myślę, że też dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Z tym, że no jest pewna liczba takich tu jest kilka rzeczy, które jakby różnią bieg City 2 Gold od, mi od Mistrzostw Polski i pewnie ciężko będzie się tutaj spotkać gdzieś po środku, żeby, żeby jednak połączyć te rzeczy, bo tam są dwa dystanse. U nas piątka jest rzeczą świętą, tam są też biegi dla kategorii juniorskich, no a te kategorie juniorskie no nie startują w naszych zawodach, a City 2 Gold jest jednak podsumowaniem biegów City 2. A dlaczego najlepsi polscy zawodnicy nie startują w Mistrzostwach Polski w przełajach, a na świecie tak? No myślę, że to wynika właśnie z tego prestiżu tych Mistrzostw Polski, bo teraz jest tak, że medal Mistrzostw Polskich w biegach przełajowych chyba nie daje już nawet stypendium, jeśli się dobrze, jeśli dobrze kojarzę, więc jakby zostało trochę ten tytuł zdewaluowany dodatkowo. no Myślę, że tak. Kwestia nagród, stypendiów i też jakby lokalizacji i poziomu organizacyjnego. Słuchajcie, bardzo dziękuję Wam, że zostaliście z nami do końca. Dziękuję Ci Piotrek bardzo za rozmowę. Powinienem chyba na zakończenie powiedzieć, że moim gościem jak to się zwykło mawiać był człowiek instytucji, ale w przypadku Piotrka bardziej trafnie będzie człowiek fundacja Piotrek Książkiewicz. Dziękuję bardzo. Dzięki. Historiezbieganie.pl współtworzy New Balance.